docierają zarówno ze strony mieszkańców naszego miasta, uczestników ruchu drogowego, skłaniają nas do refleksji, że bardzo często ci, którzy korzystają z hulajnóg, którzy korzystają z różnego rodzaju środków transportu, poruszają się w obrębie jezdni, do czego nie są uprawnieni. Proszę pamiętać, kierujący hulajnogą, ta osoba, która porusza się na tak zwanej deskorolce, jest zawsze każdorazowo pieszym. Pamiętajmy również, że będąc pieszym, jesteśmy uprawnieni do korzystania tylko i wyłącznie z chodnika, który jest miejscem przeznaczonym, bezpiecznym dla poruszania się dla pieszych. Jeżeli w ograniczonym sposób chcemy korzystać z jezdni, to tylko i wyłącznie na zasadach, które obowiązują w przepisach prawa ruchu drogowym. Gdy nie ma chodnika, gdy nie ma pobocza, możemy się poruszać po jezdni lewą stroną z zachowaniem szczególnej ostrożności. Poruszanie się w sposób, który prezentuje zademonstrowane zdjęcie, takiego bezpieczeństwa nie gwarantuje. Nie można poruszać się środkiem jezdni, nie można tamować ruchu. Pieszy, który takie zachowanie prezentuje, stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale przede wszystkim dla własnego życia i zdrowia. Odpowiedzialność za takie wykroczenie to odpowiedzialność z artykułu 86, paragraf 1 kodeksu wykroczeń i może za to spotkać go kara grzywny w postaci mandatu karnego, a nawet skierowanie wniosku do sądu, gdzie górną granicą jest kwota 5000 zł.